jestem Hubert i witam Was dzisiaj na zdrowym zoncie. Piękny poranek na działeczce, także wakacje u siebie na parceli. Letka, wyskakuj, chodź. Chodź, rozpocznijmy ten dzień. No, także dzisiejszego dnia będziemy rozkładać namiot. Namiot, czyli przedsionek, tutaj sobie dostawimy. Zobaczymy, czy on praży, nie praży, jest kompletny, czy nie, czy da się go złożyć. Czy też nie da się złożyć, także miłego oglądania. Hej, czas na śniadanko. My sobie tutaj atakujemy małe cenie z kawusią. I nie wiem, czy kojarzycie, ale jest takie coś jak musztarda stołowa, a mamy psa stołowego. Korzystając z tej pięknej, słonecznej aury, pokażę Wam nasz domek narzędziowy. Tak wygląda z boczku. Zrobiliśmy sobie to tak, żeby mieć miejsce do siedzenia w deszczu, w razie W. Nie, no tak naprawdę do chowania rzeczy. Bez konieczności otwierania naszej komórki. Tak to wygląda. Wszystko pięknie, ładnie pomalowane. Jestem mega zadowolony z ludzi, którzy to budowali na nasze zlecenie. Tak. Mamy okiennicę. Tak to sobie wygląda. Wrota. Obróbka blacharska. Samo to pomieszczenie komórkowe ma 3 metry na 4, czyli 12 metrów kwadratowych. I tutaj dodatkowo jest 2 metry na 3 tej przestrzeni. No, tutaj mamy rynienkę puszczoną. Na dachu jest papa. I tak to sobie wygląda. Tu jeszcze muszę to wszystko ogarnąć, ale na to przyjdzie czas jeszcze, no nie? Teraz sobie chillujemy, relaksujemy się. Wczoraj w ogóle ogniskowaliśmy do pierwszej w nocy. To normalnie nieźle. Idę po klucze, otworzę i pokażę Wam, jak wygląda ta drewnia w środku. I voilà, jesteśmy w środku. Od środka nie jest pomalowane, podłoga też nie jest pomalowana. Tu mamy trochę swoich takich szpargałków, pierdółek i tak dalej. To już nie jest pomalowane, nie jest zabudowane. Tutaj jest jakby zostawione dla mojej ingerencji twórczej. Być może sobie to ocieplę, zabuduję tutaj OSB, a być może nie. Jeszcze nie mam na to konkretnego pomysłu, więc wyjdzie w praniu. Na pewno pomalujemy sobie to wszystko drewnofranem. Mamy tego tutaj jeszcze całe wiadro. O, tak sobie wygląda przyczepa bez przeciąga, który właśnie za chwilę będziemy sobie montować. Przecią mamy w komórce, także idziemy go sobie wyciągnąć, bo się przyda, no nie? Skoro go rozkładamy, to wypadałoby go mieć. On sobie tutaj stoi na regale. Nóżek mogę trochę odsunąć i buty wyciągnąć, bo jak sobie rękaw założymy, to już nie będzie można po nie sięgnąć. Tutaj zajrzymy do szafeczki. To jest ten rękaw, z tego co pamiętam. Tak, to jest to. Są jeszcze śledzie, to też się może przydać. Pyk. Zaczniemy sobie od tego rękawa na dole przyczepy. W ogóle sytuacja wygląda tak, że można sobie coś takiego zamocować, w sumie cały ten przedsionek również z drugiej strony przyczepy. No ale my to zrobimy od frontu, bo z drugiej strony jest on niepotrzebny, także mając dwa przedsionki można by było to rozbudować tak gigantycznie, z tyłu zrobić jakąś przechowalnię, coś tam. No, zastosowań jest cała masa. Ten cały rękaw maskujący instaluje się tak, że tutaj w tych takich mocowaniach na przyczepie są takie wypustki i tutaj się to składa. Z jednej strony tutaj jest taki drut w środku przepleciony i to tędy sobie wpychamy, pyk, pyk, pyk i ciągniemy.
jeden taki dzyngiel jest tutaj z tej strony koła, po prawej stronie koła, i drugi jest z lewej strony koła, o tutaj. No i wygląda to mniej więcej tak. Jest trochę krótsze niż przyczepa, ale ogólnie ten przedsionek też jest nie na całość, tylko na połówkę czy 3/4. To się okaże w międzyczasie. Też pierwszy raz rozkładam ten przedsionek, robię to razem z Wami. Może się czegoś nauczymy wspólnie i dowiemy. O, no i jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o ten rękaw. Nie wiem, nazywam to rękawem, ale nie wiem, czy to się tak nazywa. Może gdzieś tak słyszałem, dlatego tutaj są dziurki po to, żeby przymocować to sobie do ziemi. No wiadomo, tutaj na płytach betonowych tego nie przymocuję, ale to jest takie, żeby sobie nie latało. Sprawdźmy, co jest w tym futerale. Nasz przedsionek to jest Suncamp Swift Canopy. Konopny produkt, tak mi się wydaje, że dlatego Canopy 390 model. A skoro konopny, no to bardzo dobrze, bo super ekologiczny i fajny. Lubimy konopie. Na pierwszy rzut oka wygląda on całkiem przyzwoicie. Tak, w torbie znaleźliśmy sobie, no wiadomo, przedsion i rurki montażowe. Rozkminiam sobie, jak to zainstalować teraz. Mam pewne spostrzeżenie na start. Na ten moment wygląda to, jakby było nowe, prawie nieużywane. Super! To, co musimy zrobić w pierwszej kolejności, to rozkminić, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Kolejna sprawa, co idzie od środka, co od zewnątrz, i znaleźć to przeplecienie z tym drutem, żeby można było sobie to wciągnąć w tą naszą szynę. Szyna znajduje się tutaj, wzdłuż całej przyczepy. To jest to tutaj, takie miedziano-zielone, i to sobie idzie wszędzie dookoła. Tak, 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 tak. I tu również są takie wypustki, którymi się wciąga tego drucika i leci z tym dookoła. I to właśnie teraz uczynimy. Ja już sobie odnalazłem, gdzie jest początek, gdzie jest koniec, i lecimy z tym. Tak jak wspominałem, tutaj jest ten drut przepleciony w ten przedsionek i to sobie pakujemy tutaj. I ciągniemy go do góry. Jak widzicie, można to zrobić w jedną osobę. Jak na razie, wciąganie samego. Dobra, wstępnie widzimy, jak to wygląda. Ten przedsionek jest jednak większy niż myślałem i prawdopodobnie większy niż myślał sprzedający. I teraz zaczynają się schody. Teraz zajmiemy się rurkami. Mam nadzieję, że nie ma ich za mało albo za dużo. No, gdzieś to trzeba przepleść. To są fajne. Tutaj jest taki klip montażowy, żeby sobie to rozciągnąć albo schować. Cyk, cyk. Się trzyma. No, wyciśniemy, to się trzyma. A, bo tutaj jest jeszcze opcja taka. Pyk. Otwieramy, wysuwamy.
zaciskamy. Jest. Na razie sobie tak wstępnie rozsuniemy, tyle o ile. I zobaczymy, co z tym cofnięciem trzeba zrobić. Dobra, muszę sobie pokminić, jak to zrobić, bo albo brakuje mi tu jakichś rurek, albo ja tego nie ogarniam. Na ten moment to wygląda tak, że powiedzmy, że trochę stoi. Tak widać zarys tego przedsionka. Ale mam kolejne spostrzeżenie, którym jest fakt, że na 100% no nie mamy wszystkich części. Wejdźmy sobie do środka. Wygląda to tak, że tutaj w rogu jest miejsce na rurkę. I tam na górze również jest takie miejsce. O, tutaj. A takiej rurki nie ma. Jedną daliśmy tutaj po środku. I z tej strony również jest w rogu miejsce na rurkę. Tak samo tutaj. A tej rurki nie ma. Okienka fajne. Przedsion fajny. No ładnie to wygląda. Tutaj jakiś logotyp tego Suncampa. O, proszę bardzo. Suncamp Swift Canopy. No i tak, tutaj daliśmy jedną rurkę z zewnątrz. Przez środek przepletliśmy tą długą, czarną, taką namiotową. No i tutaj drugą, tą regulowaną. No i dalej, no, można trochę sznurkami ponaciągać i tak dalej. No ale brakuje nam tych dwóch rurek usztywniających całą konstrukcję. Do tego tutaj. O, tu się zapina na rurce takimi dęglami. Do tego tutaj są takie zapinki. No chyba na śledzie czy coś. Których mam całą masę. Ale no raczej nie takich, które powinny być użyte. No i tych zapinek jest dosyć dużo i one są na takiej wysokości, że to mi nie dojdzie do ziemi nawet. Muszę pokombinować, jak to zrobić. No ale jestem pewny, że muszę to troszkę wyregulować. No hejka. Po dłuższych i krótszych walkach i kilku rozkminkach stwierdzam, że na pewno brakuje dwóch rurek. Ale da się bez nich ten przedsionek rozłożyć. Zrobiliśmy to tak z grubsza. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na ten moment. Ze względu na to, że nasza przyczepa stoi na tych płytach chodnikowych, no to nie ma możliwości tego zbić tymi śledziami tak w 100%. I oprócz tego jakość tych śledzi wszystkich jest no bardzo, bardzo taka... Nawet nie potrafię znaleźć tutaj pejoratywu na to wszystko, nie? No ale cóż, namiot stoi, daje trochę cienia, wygląda całkiem ładnie, jest naprawdę nie zużyty. Tylko tak, no jakby kwestia tych śledzi, tych dwóch rurek. No poza tym jest całkiem spoko. Wszystkich sznurków też jeszcze nie rozciągnąłem, więc sobie popatrzcie, jak to wygląda. I tak. Tutaj sobie sznureczek rozciągnęliśmy. Przybiliśmy te śledziki. Tak. No tak lekko, sporadycznie, bo zaraz będziemy to rozkładać. U nas to wchodzi na okno, więc no, wygląda to tak, że okna sobie nie otworzymy przy rozwiniętym przedsionku. No i tutaj jest miejsce na przybicie śledzi, ale jest płyta chodnikowa, więc tego nie zrobimy, żeby to ładnie było naciągnięte. No i wiadomo, jak w każdym namiocie, po rozciągnięciu tych wszystkich sznureczków, po naprężaniu w odpowiedni sposób, to powinno stać tak, jak należy. Od tej strony wygląda to podobnie. Tutaj też tego rogu, który sobie faluje, nie możemy dociągnąć, no bo jest ta płyta chodnikowa. Tak, w tym miejscu to powinno być na śledzia przyciabane.
No i w środek można wrzucać jakąś podłogę. Nie jest to zamykany przedsionek. Myślałem, że to jest zamykany. W ogóle myślałem, że wszystkie przedsionki są takie zamykane i jest to taki namiot, taka przestrzeń zamknięta, a tutaj się okazuje, że jest to taka przestrzeń otwarta, do której sobie tak można po prostu wejść i no taki baldachim rzucający trochę cienia. Przydatne, nieprzydatne, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Mi się wydaje, że korzystali z tego nie będziemy za często. Być może jak się gdzieś tam rozbijemy na dłuższy czas, tak jak sobie pojedziemy gdzieś nad jeziorko pod koniec sierpnia, planujemy sobie taki dłuższy wyjazd, to wydaje mi się, że to rozciągniemy, żeby tego cienia kawałek było, pewnie piesek sobie tutaj wskoczy czy coś, chyba że będziemy mogli się rozbić gdzieś pod drzewkiem i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko zweryfikuje życie. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, z którą troszkę się męczyłem, żebyście ewentualnie na przyszłość rozwijając sobie taki przedsionek wiedzieli, jak to zrobić. A chodzi mi o to, że tutaj jak jest ta rurka regulowana, ona w tym miejscu łączy się z tą taką namiotową długą czarną, którą przepletliśmy, wkładamy to w tą rurkę regulowaną. Ona jest regulowana tutaj w ten sposób, cyk, i ona nam się złożyła. W momencie, kiedy ona nam się złożyła, to tutaj na samym dole tego namiotu jest takie metalowe kółeczko. Ja na początku myślałem, że to jest śledzik. A to rurka od spodu ma taką dziurkę i w tą dziurkę można sobie to zaaplikować, żeby to się ładnie trzymało. Także tego bolczyka sobie pakujemy tam do środka, boleć dziurę i to się wszystko ładnie, fajnie trzyma. I w takim momencie ten namiot sobie tak wisi. To sobie tu przytrzymujemy. Rozciągamy tą rurkę. Zapinamy ziomeczka. No i już jest tak, jak być powinno. I jeszcze jedna fajna rzecz. Tutaj na tych linkach jest takie regulowanie takim plasticzkiem, że można sobie trochę rozluźnić, poluzować, wydłużyć ten sznureczek, żeby był dalej. Także jeżeli chodzi o rozkładanie przedsionka za pierwszym razem, pierwszy raz był dosyć ciekawy, dosyć trudny. Nie robię tego w 100%, nie rozkładam tego przedsionka. Jednak w pojedynkę ciężko byłoby to zrobić, bo coś trochę trzeba przytrzymać, trochę podciągnąć i tak dalej, więc Zuzanna mi kapkę pomogła, ale że wojowaliśmy z tym, nie wiedząc, dlaczego nam brakuje tych rurek i czy na pewno nam ich brakuje i jak to powinno ostatecznie wyglądać, to po prostu nie nagrywałem, chociaż to mogłoby być dosyć zabawne, no ale trudno. Ostatecznie mamy przecion rozłożony. Myślę, że jest to ciekawa rzecz. No, a teraz przerwa, czas na arbuza. Zuzanna arbuza przyniosła i będziemy sobie tutaj zajadać. Także jeżeli chodzi o ten film, z nieumiejętnego rozkładania przedsionka poradnika nieporadnikowego, to by było na tyle. Zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję na tym kanale i do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!